Hej, cześć, witajcie piraci w 13 odcinku gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Zbijamy już ze sklepu. Musiałem się przebrać z Chat Altaira na odzienie tego Edwarda. I możemy już automatycznie też zbijać na misję. Bo już tu nie mamy w sumie co robić. Więc dla zasady już zaczniemy misję robić. Dobra, ludzie mi tu już wywiatują. Okej, misja się już zaczęła. Tak, wpłyń w morze. No, czyli oczywiście opuszczamy morze. Jeżeli wam się tam spodobała ta Chat Altaira, to możecie tam ocenić, ale myślę, że lepiej wygląda niż w trójce. No ahoj, ahoj. You'll find them sorted in the captain's quarters of the Jackdaw. Quality stuff. Nautical maps and ledgers. Might come in useful. We decide to build up a fleet of our own. Exactly my thinking, Captain. Have a look for yourself. Tell me what you think. Okej, idziemy do kajuty. Szkoda, że nie płyniemy. Ale okej. Nawiąż interakcję z mapą floty Kenwaya. Wow! Fascynujące, flota Kenwaya. Mapa morska. Tak, żeby zobaczyć następne misje. Jakaś misja. Przypisanie statku. Szanse powodzenia. A weźmy sobie tą pierwszą. Santa Eva Maria. Powiem za pomocą LB lub RB. O, już się udało. Okej. O, można grać ze znajomymi, aby szybciej ukończyć misję. Miło. Aby ustawić bitwę. Santa Maria Eva. Szanse powodzenia, tak, rozpoczynamy bitwę. Czyli możemy naprawić ten statek, żeby miał 100%. Ale to chyba nie było potrzebne. Rozpoczynamy bitwę kontra kanonierka. LOL. Co to jest? Zajebiste, taka minigierka. Dobre. Mnie się to nawet podoba. Nowy status. O, super. Zatoka meksykańska, misje, dyplomacja. Czekaj, no, może naprawimy jeszcze szkuner. Kurde, takie trochę strategiczne teraz podejście tutaj mamy do tej gry. Tak, wysyłamy ten statek. Czas gry. Szczegóły. Aha, za 5 minut. Tak, potwierdź. Przejmij ster na kawce. Dobra. Powiem wam, że to nawet całkiem fajna sprawa, bo za to zarabiamy hajs. A dobra. Dobra, gdzie teraz płyniemy? Takie moje pytanie. Tam teraz, dobra. Przyspieszamy już. No pewnie. Coś się ukradnie. Dajemy full gaz. Spoken like a true Welshman, Addy. And what's your aim? Master Kidd. Znowu ten łowca. Dajcie już mi z tym spokój. Zamęczacie mnie już tym. You trust him to play it fair? I can't be sure. He has a way of picking away at my conscience that gives me pause. Śpiewać. So long as we take some prizes along the way, I'm sure the crew will understand. I'll set a course for you. Sobie trochę. No, śpiewać, dobrze. Musimy uważać, aby ten mówca nas nie dorwał. Najwyżej mu tu beczki zarzucę. Ratunek. Kolejny ratunek. Tam widzę statek, który chyba możemy zaatakować. Już nie wiem, czy to nam się będzie opłacało. Dobra, zakręcimy trochę. Bo
tamten jeszcze statek. Może zasabotujemy, może nie, zobaczymy. Ale mamy łowcę na kolejne beczki, żeby nas nie denerwował. To może nam da nam w końcu spokój. Szczekajcie dalej, piraci, śpiewać. Śpiewać do końca. Dobra. Mianowicie chyba teraz musimy gdzieś popłynąć, aby coś zrabować. A dokładnie gdzie? Teraz to zobaczymy w sumie. O ile ta misja po prostu... Gdzie to jest w ogóle? Czy mogę jeszcze tą mapę bardziej pomniejszyć? Czy niezbyt? O kurde, to aż tutaj jest ta misja. 11 tysięcy kilometrów. Czekajcie. Tak. Nie, to jest 11 tysięcy metrów, a to mamy 11 kilometrów do przypłynięcia. Dobra. Statek się prosi o manto. Dobra. Do saboto... tego. Abordażowania. Kurde, ten statek też się chyba prosi. Zwolnijmy. Bierzemy się do abordażu. Pierwszy chyba od dawna, bo nie było trochę. Kurde, teraz będzie nam ciężko, bo ten łowca będzie nam na włosku wisiał. Dobra. Sumujemy, dobrze. Zajmujemy się tym, co, czym trzeba. I jedziemy z nimi. Dobrze. Wykończyć tam ich. Okej. Pięknie, doskonale. Przejęte. Bierzemy co nam się należy. Zmniejszymy sobie poziom wykrywalności. Bo kawka jest cała, rzecz jasna. Doskonale. Wyślij do floty Kenway'a. Ja bym zmniejszył jeszcze ten poziom rozgłosu, który mnie drażni. Dobra, im damy żyć. Więc wiesz, macie się mnie tu słuchać, a jak nie, to wrzucimy was do morza na pożarcie rekinom. Dobra. Płyniemy dalej. Dajmy full gaza. O, tam kolejny statek. Dobra, nie ma sprawy. Prosi się o lanie, to dostanie. Nie przeżyło. Biedactwo. Przeszukamy zawartość tego statku. Widzę, że trochę będzie wybojowo i kolorowo, jeżeli chodzi o bitwy morskie. Bierzemy całą zawartość. A, misja floty, sukces. Dobra, potem odwiedzę. Nie mam teraz czasu. Teraz bardziej bym się tutaj, wiecie, posiłkował wojnami z piratami i tym podobne rzeczy. Trochę będziemy mieli do przypłynięcia. Nie powiem, że to jest wyjątkowo mało, bo jest to duże. 10 kilosów zaledwie to jest. Kilometrów, chciałem powiedzieć, a nie kilosów, kilogramów. Zaatakujemy? Bo ja bym zaatakował. Jest! Dobra, sabotujemy. Abordujemy, przepraszam. Widzicie, sam się mylę. Ale staram się panować nad sobą, więc to jest abordaż. Okej, dobra. Już mi się to podoba, bo brakowało mi tego trochę w Asasynie przez te parę odcinków. Okej. Do roboty. Tradycyjnie. Bierzemy nasz folgierz. Dobra, załatwione. A tam, co mi się. Będziemy pieprzyć. Wpadnę sobie do wody. Dobrze. Pięknie. Good job! To było pomyślne i udane.
drugi abordaż. Zdobywamy łupek. Wiecie co? Wyślemy do floty Kenwaya, żebyśmy mieli jakoś, wiecie, do upgrade'u. O, proszę. Nałożył mu czapkę i już się cieszy. Zacież ma na mordzie. Dobra, dobra, dobra. Przyspieszamy i ruszamy teraz dalej, bo nie będziemy podbijać kolejnych statków, bo to jest też strata czasu. A zrobiłem to po to, żeby rozmaicić rozgrywkę, ale też żebyśmy się nie zajmowali ciągle bitwami morskimi. Znowu śpiewają, tak ma być. Dobra. O, rekin! Czekaj, to jest na pewno rekin? Zobaczę aż na mapie, z ciekawości. O, rekin młot. A wiecie co? Zobaczymy. Ja tam spróbuję. Zaryzykuję. O, statek. Muszę to tak przepłynąć, żeby tamten mnie nie zauważył. Śpiewać! Okej. Zaryzykujemy. Zobaczę, co to jest, mniej więcej. Jak nam się uda, to będziemy mieli naprawdę porządny towar. Dobra. Zaczynamy polowanie z harpunem. Właśnie, szykować mi tu się. O, proszę, mamy teraz polowanie na rekina. Czyli to, co zobaczycie w tym odcinku u mnie. Mianowicie. Dobra. Jep! O kurde. O kurde. Jep! Dobra. Jep! Oj, zbudowałem. Jest! Dobrze. Wow, 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 wow. Patience, patience. Dobra, cierpliwości, cierpliwości. Teraz go wybijemy z rytmu. Kurde. Hang tight, everyone! O kurde, skubany. Skubany. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, rekinku mój. Gdzie się kryjesz? No pokaż się! No come on! O, jest rekinek nasz. Jest! W końcu się nadział. Jest! I po rekinku! Dziękuję! Rekin Wot zabity, pomyślnie. Trochę zbudowałem. Ale mamy rekina. Piękny łów. Dziękuję. Trochę się wykrwawiał. Ale co mi tam? Wow, kość rekina młota 1 plus kość 1. O! I tak właśnie wam mniej więcej przedstawiłem kolejny aspekt tej gry, czyli polowanie na rekiny, czyli coś bardziej ekstremalnego dla naszego Edwarda. I myślę, że więcej będzie takich polowań. Miejmy nadzieję. Zaznaczę sobie w ogóle ten cel misji, żebym ja wiedział, ile jeszcze mam do przepłynięcia. Ej, ej. O, moja ulubiona szanta. Bo słuchałem jej na YouTubie. Ulubiona szanta. Jakbym mógł, to też bym pośpiewał, ale posłuchajcie sobie. Czuć te emocje. Ej, ej, trolololo. Nie no, niech oni sobie tam śpiewają, bo oni najlepiej... O, fort morski do zniszczenia. O kurde, mgła się zrobiła. To niedobre. Niedobry znak dla nas. Przynajmniej. Musimy się przygotować. O kurde. To już? Cały fort nas będzie atakować? Czy tylko statek? Cholera, musimy być gotowi.
Oj, coś czuję, że to nie będzie chyba jakoś zbytnio najlepsze dla nas. Tam mamy statek, dobra. Yeah. O, nawet się nam udało go zniszczyć za pierwszym razem. O kurde. Musimy patrzeć, gdzie nas chce zaatakować, żebyśmy nie zostali trafieni. O kurde. O kurde. Fuck. Dobra, trzeba będzie zaatakować. Pięknie. Jeb. Trzeba atakować. Ryzyk fizyk. Pięknie, o o. Dobra. Chyba damy radę sobie z tym fortem. Tak coś czuję przynajmniej. Dobrze, banał. O kurde, trafi w nas. O kurde. Ło! Żebym nie walnął za jakąś skałę czy coś. Dobra, trzeba będzie chwileczkę. Ło, bo zaraz coś walniemy. Jezu, ale żem driftnął. Wracamy się, trzeba zniszczyć fort morski. Bo jak żeśmy już dwa zniszczyli, to trzeci też musi paść. Dobra, wpadać, przygotować się. Dobra. Giniesz, forcie. Pięknie! Żeście go zniszczyli. A, trzeba pewnie teraz tam dopłynąć. Fort morski, dostań się do niego, dobra. Już, idziemy, płyniemy tam. Powiem wam, nie wiem, czy ten odcinek będzie fabularny. Ten możliwe, że będzie taki bardziej poboczny. Więc żebyście się nie obrazili, to dzisiaj bardziej tak pod free to play. Taka swobodna gra. Dobra, zatrzymujemy się. Zoomować to, proszę. Dziękuję. Dobra, najpierw to zacumujcie dobrze, żebym ja nie musiał na idiotę wychodzić. Dobrze, dziękuję, dziękuję. Teraz możemy tam biec. A! Już czuć te emocje, nie? Dobra, tu sobie możemy biec. Dostań się do fortu. A jakieś, nie wiem, cele? Nic. Dobra, mogę sobie biec tutaj. Tylko jak teraz? Tutaj, dobrze. Czy już chyba reszta będzie wiadoma? O, proszę, tutaj. Zabij fortowych oficerów. Dobra. Okej. Wow! O ty draniu. Tak się chcesz ze mną bawić. Dobra. Ty patrz, walnął mnie. Skubany. Zaraz go tam dorwiemy. On tam jest jeszcze wyżej, to wiecie. Trzeba go będzie dorwać porządnie. Dobra. O ty. No. O kurde. Chwileczkę. To ostrza. Jeb. 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 Kurde, przeżył. Zaraz mu takie zrobimy. A patrzcie, no. Wypiera się. Musisz już zginąć. Jeb, dobrze. Dotrzyj do sali narad. Pięknie, czekajcie, przeszukam sobie tego gościa. Pięknie. Doskonale, doskonale. Przeszukamy go jeszcze. O, przeszukaj 10 ciał, miło. Teraz dotrzyj do sali narad. Rozumiem, o co w tym chodzi. Tylko chcę tam doskoczyć. Ło kurde, tak wszystko nagle wybuchło mi na twarz. Prawie bym tam zginął, szczerze mówiąc. No, dobra, idziemy do tej sali narad. Kurde, dobre, dobre. Tu mamy te nasze fragmenty danych Animusa. Przeszukamy sobie je. Nie no, dzisiaj tak ogólnie, wiecie, misje poboczne.
Więc nie będzie najwyżej odcinka 14, gdzie będą misje fabularne. Tylko po prostu będę szedł misjami pobocznymi, żeby gra była urozmaicona najwyżej. Ale myślę, że wam to nie będzie przeszkadzało, bo to nawet będzie miła odmiana. Dobra, idziemy tutaj. Otwieramy drzwi. O, zajebiście. Jep! Pięknie, zabójstwo czyste. I przejmujemy fort. Czarna bandera teraz. Epic! Win! Dobrze. Doskonała robota, well done, Edward. O, proszę. O, i dodatkowe skarby są. O kurde. O kurde, ile tu jest tego szukania. Masakra. Misje morskie. Jedwab na falach. A, czyli teraz można tu robić misję. A zrobimy sobie, żebyście wiedzieli. O, to jest zlecenie. Poziom trudności 2. Nagroda 1200. Witaj, kaprze. Otrzymałem wieści o wysoce nielegalnym towarze, który ma być przewieziony przez ocean. Odszukaj ten ładunek, a ja upewnię się, że zostanie zniszczony w bezpieczny i właściwy sposób. Podpisano Milo van der Graaf, uczciwy przedsiębiorca i przyjaciel. Przyjmujemy. Jedwab na falach, przekaż łup kupcowi. Aha, możemy teraz mu przekazać. LOL, to tak szybko? Już myślałem, że zawalę. Dobra. Fajnie, no od razu żeśmy hajs dostali. Okej, to my sobie będziemy dalej płynąć. Szczerze nie ma sensu tam zbierać tego teraz, co tam było, bo... A chwileczkę, jak żeśmy dostali trochę hajsu, to sobie ulepszymy kawkę znowu. Bo to właśnie tylko mi chodzi o ulepszenie kawki. Kup ulepszenie kawki. To może... Czekajcie, siła taranu. Moc wybuchu, zapas ciężkich kuli. Pocisków moździerzowych, wybuchowych kubryk. Przestrzeń magazynowa. Pancerz łodzi wiosłowej. Zapas harpunów. A kupimy sobie zapas harpunów. Przyda się, jeżeli chodzi o polowanie na rekiny. I pancerz łodzi wiosłowej. To też. Przestrzeń magazynowa. Kubryk. Kubryki. O. To też nawet kupimy, bo przyda się po to, żebyśmy mogli rekrutować więcej piratów. Pociski moździerzowe. Siłę taranu sobie damy jeszcze. Albo siła strzału. Nie, musimy tutaj, wiecie, też oszczędnie tutaj. Tego sobie wezmę jeszcze zapas pocisków moździerzowych. Wiecie, tak, muszę patrzeć. I wybuchowych beczek. I myślę, że to powinno jakoś starczyć. Ewentualnie, no, dorzucę się na tą siłę taranu. No wiecie, muszę dużo upgrade'ować. A hajs się u mnie teraz już nie zgadza, bo mam 22 reale. A wygląd kawki to tam najmniejsze. Mogę coś sprzedać w ogóle. Cukier. Dobra, wiem przecież. Towary łowieckie. Za 400 mogę dać. A sprzedamy, wiecie co? Tak, możemy sprzedać za te 400. Oj, coś tam było. Chwileczkę. Kurde, chyba będę żałował tego, że sprzedałem. Kość. Coś tam pisało, ale wiecie. Już na to uwagi nie zwróciłem w sumie. Wygląd kawki. Amunicję jeszcze byśmy sobie dokupili. To tak a propos tego. Wybuchające beczki, dobra. Nie no, hajs się nawet przydał. Bo teraz mam w sumie tyle samo, ile przedtem. Dobra, przechodzi kawka nasz upgrade. Więc nieco lepiej będzie wyglądać. Jak dla nas. Okej, kawka widzę, że teraz wygląda naprawdę wyboiście. A mnie się to podoba.
Mnie nie stać, sorry. Hajsu mi już zabrakło. Dlatego może sobie już popłyniemy stamtąd. Dobra, tutaj Edzio już króluje. Dobra. Płyniemy stamtąd. Może spróbujemy dopłynąć do misji. A jak nie, to może najwyżej zakończymy odcinek. Wiecie, żeby nie było też tego pół godziny. Ale epicko wam, powiem wam, było. Podbicie fortu, polowanie na rekina, no coś nowego w sumie dla naszego oka. Oni tam teraz śpiewają, macie piratki śpiewać, dobrze. Pięknie, no. Dzisiaj epic odcinek, trzeba przyznać, bez tych misji fabularnych. Bo i tak mam przecież bardzo daleko do tej misji fabularnej. Chwileczkę, zaznaczę sobie jeszcze raz tą misję fabularną, żeby było to dla mnie jasne. No, 9 teraz tysięcy. Płyniemy sobie dalej. Ewentualnie jeszcze jakieś abordaże wypełnię, żeby był większy hajs. O, a może jednak zrobimy to. Bo tak, widzę, że tutaj te statki się tutaj do nas zbliżają. Więc chyba chcą dostać porządne manto od nas. Dlatego zapraszam. O kurde, też coś mi walnęli. I to jest niedobrze. Ale to nie aż tak duże nam HP zabrało. Dobra, abordaż. Widzę, że tutaj stawiacie beczki. Dobra. Aha, fajnie. Aha, czyli to już poszło w sumie. Dobra, przyspiesz. Trzeba dalej zniszczyć te statki. Badum, pięknie. Dobra. No niestety, tego żeśmy nie wykorzystali do abordaży. Tam widzę, że tam na nas posyła kulę. Ale ma pecha, frajer. No bo nas nie dorwie. Przeszykujemy. Okej, już. Szykujemy się do abordowania tego statku. Szykuje się tamten do strzału. Ale gówno nam zrobi. Dobra, wchodzimy na pokład. Bardzo dobrze. Pięknie. Już, strzelamy od razu. Tam w beczkę strzelę. Pięknie. Gdzieś chyba jeszcze jedna jest, nie? O! Nawet nam się udało. Świetnie. Nawet nie musiałem się przeskakiwać do tamtego statku, bo udało mi się wszystkich zestrzelić. Pięknie. Zmniejsz poziom rozgłosu. Tak, naprawiamy kawkę. Okej. Pięknie. Zniszczony. Tu mamy jeszcze jeden do zniszczenia. Dobra. Padł. O, czyli kolejny ten abordaż. Od razu po tym robimy następny. Świetnie. Czyli pięknie. Robimy to, co trzeba. Pięknie, nie. Ten odcinek mi się będzie podobał. Od razu po zrenderowaniu i wysłaniu. Czekajcie. No, zbudowałem. Mam jeszcze kilka strzałów. To teraz muszę uważać. Tam mamy beczkę. Najlepiej w nią bym wycelował. Dobra, tu mamy beczkę. A tak sobie ustrzelę pięknie. Dobra. Dobrze. No, poddajcie się. Bo to już nie macie w sumie nic do roboty. Poza tym, że się macie poddać.
pięknie, pięknie. Zmniejsz, a wiecie co, zmniejszę ten poziom rozgłosu, żeby mi to już nie przeszkadzało. Okej. No i w sumie udało się. Dobra, wiecie co, tam się zatrzymamy, zbiorę sobie jeszcze fragment danych Animusa i tam zakończymy odcinek, bo nie chcę tego też znowu przeciągać. A tam widzę sobie fragment Animusa, zbierzemy sobie go i tam zakończymy odcinek. O. Kolejna szanta, którą też lubię, bo też słuchałem na YouTubie. Leave her, czekaj. Leave her, tak. Leave her Johnny. Leave her Johnny, leave her. Da. Dobra, stać. Dobra. Koniec śpiewania. Yeah. Okej. Okay. Tu się zatrzymamy, bo tak sobie uznałem, że tu skończymy w sumie odcinek. Dobrze. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 13 odcinka z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Pirat Edward Kenway się tutaj z wami żegna. Ja w sumie też się już z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie piratki, na razie.